Dzień hitów. W sumie bardziej kolejka. Jednym z nich miał być właśnie ten dzisiejszy mecz w Poznaniu między mistrzem polski a liderem ekstraklasy. I czy ostatecznie był to hit, ale na boisku? No tak średnio bym powiedział. Bo starcie zakończyło się rezultatem nierozstrzygniętym, dodatkowo bezbramkowym. Mnóstwo szarpanej gry, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Niby tempo było szybkie, piłeczka chodziła, ale koniec końców w kluczowych momentach mieliśmy bardzo dużo niedokładności. Jeśli chodzi o samą optykę, to nieco lepiej prezentował się oczywiście KKS, bo dochodzili do jakichkolwiek. Sytuacji takich klarownych strzeleckich, między innymi przecież Amaral, co najmniej dwukrotnie, którego zmarnowane szanse bolo chyba najbardziej kiboli z Poznania. Bo gdyby w tej bodajże trzeciej minucie Żao wykorzystał błąd nawrockiego, no to to spotkanie mogłoby się potoczyć zupełnie inaczej. Na pewno po stronie gospodarzy pochwalić trzeba Dagerstala, bo chłop blokował praktycznie wszystko, co leciało. Isaka, Skurasia może, chociaż ten przestrzał skóry w około 89 minucie no, dość kuje w oczy. Pereira klasycznie popisywał się niezłymi dośrodkowaniami z prawej strony boiska. Mówię, niby wszystko nieźle, ale im bliżej bramki, tym coraz więcej zagubienia. Emocje były, no, kibice nie zawiedli, ale zabrakło jakiegoś gola, no nie wiem, na, w początkowych fragmentach tego meczu, który Bardziej by go otworzył. Bo myślę, że gdyby coś wpadło dla KKS-u lub Legii, no to byłoby ciekawiej. A przyjezdni, jak na lidera, pokazywali w tym sezonie dość często, że jeśli chodzi o wyjazdy, potrafią prezentować się źle. Krakowia 03, Raków 04, nawet te zwycięstwa, nie wiem, ze Stalą Mielec 1 do 0 były takie no, średnie. Dzisiaj, oczywiście, nie było katastrofy, no bo remis bezbramkowy na terenie Mistrza Polski to nie jest jakaś tragedia. Ale zdecydowanie brakowało pazura. No. Najgroźniejszą sytuacją. Pod bramkową przyjezdnych to był chyba strzał Makany Baku, ten z dystansu, z zapala karnego. Tak mi się wydaje, o ile się nie mylę, to jakoś nie przypominam sobie innych, groźniejszych. Najlepszym piłkarzem zespołu Legii był chyba Kacper Tobiasz, który po prostu łapał wszystkie, dosłownie setki, jakie miał. Ba, nie tylko setki, łapał też strzały z dystansu, jak chociażby ten Kallströma z pierwszej połowy, czy z rzutu wolnego z dystansu W Wszołek też może coś tam grał na początku, ale potem mocno gasł. Jeśli chodzi o Jędrzejczyka, no to totalnie bezsensowna ta czerwona kartka bo troszeczkę pozbawił swój zespół szansy na strzelenie bramki w końcówce. No a dymów na Murawie w tym meczu trochę było, ale tak czy siak mimo wszystko lekki szacunek dla Legii, że udało jej się dowieść ten bezbramkowy rezultat grając jednego piłkarza mniej. Myślę, że nie będzie to jakoś mocno wspominany mecz między Lechem a Legią raczej prędko o nim zapomnimy. Po tym spotkaniu kolej już jest ósmy i ma 15 oczek na koncie, natomiast Legia nadal jest pierwsza i ma 21. Dzięki za uwagę.